Tutaj. Siema. Cześć. Siema. Zostawił portfel pełen hajsu. Dokumenty, wszystko, samochód. Cześć. Siema. Cześć. Siema. A to ty. Cześć, rady? No dobra, wszyscy mi uciekli, bo mi się kamera zawiesiła, oczywiście, jak to GoPro. Jak się nie zawiesi, to jest święto. No ale dzisiaj rundka turystyczna, Bartoszyce. Troszkę kilometrów zrobimy w miłym towarzystwie. Grupa jeszcze do nas chce dołączyć tutaj. Lecą za, nie za Wrąga, tylko z Ełku, więc będzie na pewno duża grupa na obiadku. Będziemy czekać i czekać, więc lecimy. Jasno dzisiaj na drodze, dużo samochodów, koniec długiego weekendu, zadzwoniłem na ekipę. No dobra, powiem wam, co się stało w drodze na rundkę. Złapałem gumę, nie wiem, co to było, jakiś pręt, może śruba, może gwóźdź. Nic w oponie nie zostało, tylko dziura. Powietrze zeszło prawie momentalnie, aczkolwiek myślę, że nie groziło to jakimś upadkiem czy brakiem kontroli nad motocyklem. Po prostu nagle zacząłem słyszeć jakieś stuki.
takie jakby metaliczne. Mówię, kurczę, zabór stuka, coś się dzieje dziwnego z silnikiem. Całe szczęście nic takiego poważnego. Po prostu guma straciła ciśnienie i całe szczęście było blisko do CPN-u. Zatrzymałem się. Kolega, który jechał za mną, na szczęście posiadał zestaw naprawczy do opon motocyklowych. No i chciałbym wam powiedzieć kilka słów o tym cudownym wynalazku, można powiedzieć. Nie wiem, jak to się sprawdza, kiedy nie mamy pod ręką kompresora, ale ja akurat miałem tyle szczęścia w tym całym bałaganie, że zatrzymaliśmy się na Orlenie, na stacji, gdzie takowy był, działał, miał opcję pompowania, opony bez ciśnienia i mogliśmy wtedy w łatwy sposób zdiagnozować, w którym miejscu jest dziura. Następnie mogliśmy ją naprawić dzięki takiemu zestawowi. Zestaw składa się, jeżeli ktoś nie wie, nie widział czegoś takiego, ja zresztą też po raz pierwszy miałem do czynienia z takim zestawikiem. Posiada taki rozwiertak gwintowany, który po pokryciu klejem należy wprowadzić w otwór powstały w oponie. Trzeba to rozwiercić, aby płynnie wchodził w ten otwór. Następnie taki specjalny sznur, jakby pokryty taką pseudoplasteliną, pseudogumą, taką do żółcia, też pokryty klejem, należało wepchnąć ten otwór takim specjalnym pychaczem. No i obczekałem 15 minut, zacząłem powolutku dopompowywać to koło. Zacząłem od pół bara, następnie po kolejnych tam 10 minutach bar, później znowu chwila przerwy, półtora, dwa i pół, no i do finalnego ciśnienia. Mam do domu jakieś 20 km. Będę chciał po dojechaniu na najbliższy Orlen w Olsztynie skontrolować poziom ciśnienia, ile tego powietrza ubyło. Metodą tak zwaną na ślinę sprawdzałem, czy powstają bąbelki na tak zwanej łatce. Nic takiego nie zaobserwowałem, więc zobaczymy, czy to jest sposób skuteczny na łatanie takich dziur. Po dzisiejszym doświadczeniu jestem skłonny zakupić taki zestaw, gdyż myślałem, że nigdy mi się to nie przytrafi. Byłem w Albanii z Bartkiem, z Fabikiem. Jeździliśmy po różnych drogach, bezdrożach, po drogach świeżo robionych, z ostrymi kamieniami, głazami. Jakoś nikt nie brał do głowy, że możemy sobie przedziurawić oponę. Zresztą nie posiadaliśmy takiego zestawu, a teraz na zwykłej takiej, jak widzicie, drodze jak ta, oponę przedziurawiłem. I wcale opona nie była jakoś tam złachana, była łysa, była normalną oponą z przebiegiem 4000, nietorowaną. Dziura powstała na skraju opony, więc na pewno została zrobiona, kiedy jechałem w zakręcie, w złożeniu. Więc to, taka sytuacja. Mam nadzieję, że moja przygoda sprawi, że też zabezpieczycie się przez zakup takiego zestawu. Marki nie pamiętam, bo to kolega udostępnił i w ogóle bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jemu się ten zestaw nie przyda. Z tego co pamiętam, w zestawie były bodajże
cztery te sznury do ładania plus trzy naboje. Coś kolega wspominał, że chyba naboje zostały dokupione do zestawu. No nie wiem. Jak zacznę sam się rozglądać nad takim zestawem, to myślę, że przekażę wam tą informację, jak to wyglądało. Grupa poleciała dalej na rundę. No ja niestety nie będę ryzykował i wracam do domu. No dobra, dojechaliśmy. Zaraz wjedziemy na jakiś rolenik. Podłączymy sprężareczkę, zobaczymy ile ciśnienia było. Wrażenia z jazdy z korkiem. Wydaje mi się, że bez zmian w porównaniu z nową. Może nie to, że z nową, ale bez dziury. Zobaczymy. Zaraz jedziemy, zmierzymy. Oczywiście nie składałem się na tej stronie, gdzie jest ten korek. Tylko raz tam troszeczkę, ale zamiotło mi pyłkiem na tej gumce. Pewnie jakbym to ściągnął równiutko, to byłoby nieodczuwalne. Kompresor wolny. Odepniemy. Ubytek żadny, zerowy, więc korek trzyma, a więc można powiedzieć, że korkowanie takich dziurek takim zestawem jest dobrym pomysłem. Trzeba oczywiście dojechać do domu, bo to jest tylko łatanie dziurki na chwilę, nie można na tym jeździć normalnie. Trzeba się udać do wulkanizacji, naprawić koło, jeżeli można, jeżeli nie, trzeba wymienić na nową bąkę. Więc tyle z dzisiejszego ganianka. Trzymajcie się. Hej.